tam na moim kanale, albo wręcz chciałoby się powiedzieć w kanale. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co się wydarzy w tych kanałach, na moim kanale. O nie, trzeba wybrać, czy idziemy w lewo, czy idziemy w prawo. Dobra, sprawdzimy tę stronę. Serio? A czemu wy wybrali się sami? Halo? Gdzie tu jest ta demokracja? Może ja bym tu chciał iść? Co? I oni tu idą? Ja też mogę za nim iść? A może coś tu jest ciekawego? Halo? To niesprawiedliwe. Chodź, Eli, będziemy ich śledzić. Może coś ciekawego mają. Proszę bardzo. Na pewno coś było ciekawego. Nam pewnie dali gorszą drogę. Czyli na przykład to pomieszczenie, do którego pewnie Eli będzie chciała się wgramolić i będzie coś fajnego. Na pewno. Bo ona tędy przejdzie. Z tego co pamiętam, chyba lepiej wziąć, zmienić na Magnum. Rewolwer zwany M. Zablokowany, no zablokowane, no co? Gdzie koleżanka jest? Tu mamy kratkę, żeby ona tu przeszła. A ja myślałem, że ona tędy przejdzie. Dobra. Zobaczymy, czy nie będzie pierwsza śmierć dzisiaj. Otwórz kratkę, ty się przeczołgam, ja otworzę drzwi. O, fu, ale obleśny szczur. Te się od szczurów odwal. Miałem kiedyś szczury, są fajne. Te hodowlane oczywiście. Nie wiem jak te z kanałów, ale wydaje mi się, że ktoś tutaj do niej wyruszy. A, to jeszcze nie teraz. Okej. I voila. Voila. Proszę bardzo. Ona się teraz rozgadała już. Co za postęp. Dobra, zgaśmy tę latarkę. Voila. 50 śrubek. Notatka. Notatka, utatka. Czytaj. Nie było mnie kilka miesięcy, a świat postanowił na dobre sfiksować. Gdzie nie spojrzysz, zarażeni i niezarażeni próbują cię zabić. Rusko znów wpięła się w łańcuch pokarmowy. To z hukiem. Jestem w szoku, że wciąż żyję. Te ścieki wydają się całkiem bezpieczne. Dzięki ograniczonej liczbie wejść łatwiej jest się bronić. A gdy ktoś już się tu dostanie, to uda mi się go zgubić. A jak ograniczona liczba wejść, to i ograniczona liczba wyjść. No, może nie jestem twardy, ale za to szybki. Muszę tu po prostu przeczekać, aż tam na górze sytuacja trochę się uspokoi. Nigdy się nie uspokoi. Stanę się na jakiś czas szczurem ściekowym. Życzcie mi powodzenia, Izzy. Myślę, że pewnie znajdziemy gdzieś Izzy. Nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna. Martwą raczej. Sobę. Dobra, bo jak zwykle podziwiam grafikę, co tu dają. Proszek. O, ładne, ładne ten. Zasoby, proszę bardzo. Cała taśma. Taki słoik i tylko 5 tych. Byście się wstydzili. Co tam, Eli, powiesz? Możemy zrobić apteczkę, jak nam się skończy. Tu jak zwykle ten, mi szkoda. A potem będę żałował, że jakiś koleś mnie ten zaszedł i go jednym ciosem nie zabiłem. Dobra, wracamy. Ale jeszcze się tędy przejdę. Miałem się tędy przejść. Dawaj, Joel.
Umyj się. Ale fajnie. Reaguje ręką. Ach, ta technika kiedyś to była. Teraz już nie robią takich gier. I wszystkie drogi prowadzą do was, tak? Cool. Już możemy iść. Czemu Eli ma latarkę, ja mam latarkę, ten koleś ma latarkę, a młodziak nie ma latarki? Czemu, ach czemu? Latareczki, mikrofon mi kurde ucieka. Niby spoko te ramię Roada, ale kurde, jakoś takie mam wrażenie, że albo się podnosi, albo opada samo. Czy nad tym popracować? Wydostaniemy się tędy? Nie. Ktoś tu nie umie pływać. Nie, nie dosięgniemy. Nie umiem pływać. Też nie umiesz pływać? Co za młodzież. A w sumie... Co? Jak się dostaniemy na drugą stronę? Wpław. Tu jest tajemnicze kółko. Ej, te dźwigi są osadzone na jakiejś szynie. Może go użyjemy. No zacięło się, nie no, pewnie. Ale w sumie naturalistyczne jest, że się zacięło. Generator. Generation? Okej. Okay. Aha, i wtedy mi to podniesie pewnie, tak. Dobra, to co Joel? Idziemy popływać? Czekajcie! Może zanurkować czy coś? Koleś? Wow. Możemy nurkować, może coś ciekawego będzie? O, proszę bardzo. Serio? Świetlika znalazłem? Niesamowite. Jak go przeczytać, kogo ja znalazłem? Dobra, jak zwykle nie wiem. Chociaż... nie wiem. Zakładam, że tylko świetlik tu leżał sobie. Kurde, leżał normalnie jak ten, jak ryba w wodzie. Dobra, wypływaj, Stefan. Jak nic trzeba tam iść. Dobra. Nic nie zapowiadało tragedii. I co? Nie dasz rady tu wejść? Po tej róże wyjdzie. Na pewno. Bo jest żółta. Też nie? To co? Mam deskę poszukać jakąś do pływania? O co chodzi? Ile ty, Joel, będziesz tutaj pływał? Chyba, że coś źle wciskam jak zawsze. Albo może... rura jest tutaj gdzieś, dziura. A, tu jest coś. Utkwiło, rozumiem. Dlatego nie chciało się ten... otworzyć. Fajnie, Joel, że ci się ta latarka świeci w wodzie nawet. Jesteś fajny. Spróbuj. Dobra. Ale to musi mieć przełożenie, że tylko takim czymś podnosi takie coś. Dobra, działa! Rozumiem, że muszę przepłynąć. I się opuści za mną. Tak? Nie? Kurde. Jestem rozczarowany. Oj. Nie ma nic, kurde, w tej wodzie. Serio? A się prosi. Dobra, czyli tak. Tu mamy to, tu mamy to. Tu mamy jakąś tabliczkę, której się nie da odczytać pewnie. Nie, no da się odczytać. Warning. Fajna ta przyroda. Podoba mi się to w tej grze. Zastanawiam się, czy od razu pojedyncze dwójki nie ogrywać. Mamy tajemniczą drabinę. Ale bardziej mnie interesuje, co tutaj dają. Przepiękny samochód. O, proszę bardzo. Taśma, nożyczki. Nie, no to teraz nie mam wyjścia, muszę chyba to zużyć, bo już mam
na maksa, kurde. Bombę czy ciche zabicie? Dobra, wezmę to. Chyba jeszcze tego nie robiłem. Ale serio? Ta siekierka i coś tam mi zniknęło? Jakaś była jednorazówka? Aj, takie coś zrobili, tylko tyle. Przynajmniej dzień jest. Zdawało mi się, że był wieczór, jak wchodziliśmy, ale okej. Nie będziemy się czepiać szczegółów. I stu więcej chyba nie ma. Teraz pozostaje pytanie. Czy ktoś tu żyje? Jest, są chłopaki. Rozumiem, że to dla Eli, dla tego trzeba ściągnąć. Tego małego Afroamerykanina, którego imienia nie pamiętam. A to się otworzy dopiero pewnie jak wszyscy przejdziemy, czy nie? Ulala. O cholera. Oj tam cholera. Co by zrobił teraz prawdziwy łowca? Ich jest dwóch, tak? Ej, drugie pytanie. Gdzie mam save'a? Bo ja bym go chętnie ten... Zaszedł od tylca, ale... Ale... Może by tak przebiegle to zrobić. Staniemy może tutaj. O. To jest plan na śmierć. Jak, koleś, idziesz? Rozumiem, że nie słyszysz, co się dzieje w tej części mapy. Super. Zmarnowałem tylko ten. Nie obej tego, nie ma bata. Ale nie oddychajmy. Nie wiem czemu, ale chciałbym go zakosić. Dobra. Kolega nie słyszał. Dobrze, że już mam potrójne oszcza. Wydaje mi się, że przed remasterem jeden nóż, jedno ostrze było. Dzieli tą mechanikę z dwójki dopiero. Tylko czy jego się nie powinno zajść od tylca? Serio? Ale piękna. Okej. Co, już nic nie ma? Dobra, liczę na jakieś skarbki tutaj. Skarbeczki. Kolega nic nie zostawił? Czy podniosłem i nie zauważyłem? Pięknie. I na co straciłem podwójne ostrze? Na materiał na proch, czy co to? Karteczka. Czy to nadal ta Iz? To ona? Iz. Wczoraj spotkałem... A, czyli to facet. Wczoraj spotkałem ludzi, którzy nie próbowali na mój widok strzelać niezwykle. Łe, wiem. Wymieniliśmy się zapasami i razi nie poszliśmy w każdą swoją stronę. Były z nimi dzieci i wszyscy wyglądali na naprawdę przestraszonych. Prawie powiedziałem im o tym miejscu, a co jeśli... Są tacy jak pozostali. Co jeśli? A nieważne, nie obchodzi mnie to, jaki sens pozostawać przy życiu, jeśli nikt nie stara się śmiać z twoich kiepskich żartów. Jutro postaram się ich znaleźć. Może zechcą ze mną tutaj zostać. Ta na pewno. Czyli tak, mamy szmatkę do zużycia. Tylko szmatkę.
Szmatkę możemy zużyć tylko robiąc apteczkę, dobra. Nie będę takich rzeczy zostawiał, panie. Bierz szmatkę. Rozumiem, że tutaj już... Wsio. Dobra. Lecimy. Popływać trochę. Aha. Nie skoczy przez barierkę, bo przecież się jeszcze połamał. Ale drabiny to już nie użyjesz. Aj, ty to Ali jesteś. Może puścisz kolegę? Chodź. O, proszę bardzo, sprytne. A, widzisz, a ty byś tak nie potrafił, nie, Kolo? O, chcę się stąd wydostać. Tu jest fajnie, nie narzekaj. Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. Ty naprawdę. I? O, jaki fajny alarm. O, tak! Czemu ty nie możesz na tą kładkę wejść, Szczepan? O, uwaga, uwaga. A mnie co, zostawili? Serio? Koledzy. Ej, ej. A my? A ja? W sensie? No i? Jakaś drabina, cokolwiek? Aha. A ja dostanę pomocną dłoń. Okej, okej, idę. Po tej klasce bym się nie spiął, poza tym sam bym też tu nie przepnął. Pewnie. Dajesz łapę, kolego. Przyjaciele, poprzez czasy. Masz do czynienia z zawodowcami. Ty. No ten generator nie przyciągnął. Okej, okay, tutaj chyba nic nie ma ciekawego, lecimy dalej. Kanały. Kanały się ciągnęły. O co z tym chodzi? Myślisz, że są tam ludzie? Może. Naprawdę tam wchodzimy? Nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. I mój skrzypiący ze starości fotel. O? A czemu ja to przeoczyłem? Dzień dobry. Odpalmy może mój siódmy zmysł. Mamy pistolet, amunicję w sensie. Proszę bardzo, nożyczki, tapsy, szmatki. Kurde, na bogato. O, i da się to otworzyć. Tak? Wow, kolejne ulepszenie będziemy mieć. Będę mógł dalej rozbijać. Narzędzia. Tfu, ten. Bronie. Ciekawe, jakby ktoś przechodził i by przeoczył te pomieszczenie i tamto pomieszczenie, co wtedy podniosłem na level 2 możliwość ulepszenia broni. To co, całą grę by przyszedł tak bez tego? Bez ulepszaczy? Może jakiś ten trofeum za to jest? Za bycie gapą? O, wyraźnie tu będzie ten jakieś przedszkole albo życie, może tutaj jakieś miasteczko. Dobra, otwierajmy. Może spotkamy tutaj naszą tą, naszego Easy. Iza. Easy, nie wiem. Aha. To pułapka cię. Co? To jakiś alarm. Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba ta. Ktoś tu kiedyś, tu coś tam. Zostać. Ktoś, kto sądził, że jest tu bezpiecznie. Proszę bardzo.
Ważne, przeczytaj, upewnij się, że drzwi są zamknięte. Jeśli nie znasz przybysza, zapytaj o hasło. Żadnych krzyków ani hałasów. Po usłyszeniu alarmu uciekaj do kryjówki. Ciekawe. To może... Aha, drzwi się same zamknęły. Git. No to nie wnikamy, idziemy. Kolejne. Tyle, że... Wow, kolejna broń. Ale spluwa, panie. Obrzyn. To chyba ten. Jednym strzałem będę zabijał. Obrzyn należy gdzie? Tutaj. Bo ja wiem. No w sumie niech będzie, dobra. To jest niby ta szybka, szybki wybór broni, dobra. Niechaj i tak będzie, a ty możesz to przeładować, czy tak nie bardzo? Nie możesz. Ale tak na dzień dobry, kurde, broń mi dali, fajnie. Fajne społeczeństwo. O, super. Piłkę mają, pograjcie sobie. Eli, nie... spokojnie. Ej, Sam, tak. Ustaw się między tymi słupkami. Okej. Okay. Gotowy? Okej, okay, dawaj. Proszę bardzo. O! Yeah. Henry! Widziałeś? Tak. Strzeliła prosto w niego. Tak. Przepraszam. Ej, no i... Taka fajna ta... Może ja bym kopnął coś? Dobra, coś tu mamy chyba. Poradnik jakiś? Co nam ulepszy? Czytaj. Zwiększony promień wybuchu. Naziemne materiały wybuchowe. Okej. Promień eksplozji zwiększa się 1,5-krotnie. Gitara. Znowu szmatek nie mogę podnieść? Halo. I nie podniosę. I co, już idziecie stąd? Co tak... Może pogramy w klasy, co? Czy nie? Nigdy w to nie skakałem po tym. Kolejna o! Tapsy. I co mogę zrobić? Szybkie leczenie, szybkie tworzenie przedmiotów. Może tryb nasłuchiwania teraz wezmę. Chociaż zdrowie też by było przydatne, ale... Jak klikacz mnie dorwie, to i tak nie mam szans. Tak myślę. Co, Eli? Coś powiesz ciekawego? Nożyczki. A myślałem, że to nóż. Tych bomb dymnych w ogóle nie używam. To chyba nadszedł czas. Żeby zrobić to w takim wypadku. I wtedy mogę to podnieść. Okej. O, chłopaki wróciliście? Wypad. Taki żal, że tylko tyle rzeczy się tutaj robi. Chodź, Eli, idziemy ze stąd. Wolnym krokiem. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka za rogiem. Wydaje mi się, że to był posterunek. Serio? Coś idzie? Otwarcie tych krat spowoduje taki hałas. Bez tragedii, panie. Myślę, że jeżeli tu było jakieś małe osada ludzi, to wszyscy ten
się mi teraz pozamieniali. Kurwo, da. Uwaga! Serio? Myślałem, że to woda jest. Jaka panika. Dobrze, że gra trochę ten. Pomaga w celowaniu. Ja na serio myślałem, że to woda jest. Znaczy, jest woda, ale głębsza. I chciałem popływać. Tak, tak. Nie spotkacie na pewno. Na pewno nie spotkamy ich więcej. Generalne, znaczy te reguły. Iść tutaj, czy tutaj? Aha. Dobra. Można zwiedzać. Lubię takie zwiedzanka, bo kończą się na ogół fajnymi rzeczami do zebrania. Kurde, myślałem, że to trzy taśmy są. Proszę. Daję naboi do tego shotguna. Dobrze, na normalnie jak hurtowo. Kolejna wiadomość, pewnie od kolegi naszego. Ta, od Easy. Hej, Suzan, chciałem ci tylko przekazać, że te naczynia to był świetny pomysł. Fantastyczna sprawa, takie łapanie deszczu bez ruszania się stąd. Mam nadzieję, że nie będziesz miała tego za złe, ale dałem dzieciakom kilka pistoletów na wodę. I oczywiście cały dzień jestem mokry. Serio? Wodę marnowałeś? Jeśli nie podoba ci się, to daj znać, a od razu im je zabiorę. Do zobaczenia na kolacji, tylko od razu ostrzegam. Kyle znowu robi te swoje klopsy. A widzę, że tutaj znalazł swoją pociechę jakąś. W tych trudnych czasach może było łatwiej o kobietę, znaczy ten, o związek. Taki ten tekst na podryw, wie, że jutro możemy nie żyć już, więc spędźmy ten dzień, jakby był ostatni. Tam pytanie w stylu, chodzisz, czy trzeba się z tobą, czy tam, no wiadomo, o co chodzi, no nie będę mówił tego. Okej. I nie okej. Okay. Czyli rozumiem, że jak dają apteczki, to gra myślała, że oberwę tutaj. Zakładam się, że to mój pokój, którym otworzę tym nożem. Nie? Okej. Okay. Niecierpieni. Kto nie cierpiał? Mówcie, że dzieci pozabijaliście. Dzieci myślę, żeby dały radę przeżyć bez dorosłych. Czasem nawet mogą mieć lepsze pomysły jak dorośli. Dobra, przeczytajmy kartkę. Nowo od naszego dostawcy wiadomości? Nie, Kyle. Jesteśmy po trzasku, pozostali chyba nie żyją. Niektóre dzieciaki są ze mną. Do drzwi dobijają się zarażeni. Nie wiem, jak długo wytrzymamy. Jeśli Izzy pozostali żyją, może uda im się do nas dołączyć. A jeśli dojdzie do ostateczności, zrobię wszystko. Robię to szybko. Okej, znaczy no nie okej. Okay. Aha. Tu leżą. No to smutek. Słaby ten świat, no ale w sumie jakby nie mogli stąd wyjść, to by zginęli z głodu pewnie. Ale wydaje mi się, że zawsze jest jakaś szansa. Serio?
to przecież mogli tym okienkiem wyjść na przykład na zewnątrz. La Macheta. Ostra broń biała zadaje większe obrażenia niż tempa. Ej, ale ja nożyczki wsadziłem do tego. Serio. To ja wolę to. Kurde, no nie wiem, co jest lepsze, ta maczeta czy to. Myślę, że znajdę jeszcze nieraz. To przetestuję. Szkoda mi tych nożyczek, co wsadziłem w tą rurę. Dobrze, że Eli nie weszła za nami. A szkoda, że ja otworzyłem te drzwi. O, śrubki. Chodź, Eli, idziemy. Nie mieli szans. Ale tamtym oknem mogli wyjść, no już bez przesady. Rozumiem, jakby to był cztery ściany bez wyjścia. Znaczy jedyne wyjście były te drzwi, w którym stały te zombiaki. Za wysoko, żeby kogoś podsadzić. Może da się tam dostać jakoś inaczej. Nie wiem, tam mieliście okno. Krata do podniesienia, czy jak? Tutaj ja się prosi, żeby jakiś twardziel wyszedł. Oj, oj, oj. Teraz będzie kwestia zaufania. My będziemy jego bronić, on będzie nam bronił Eli. Tylko, że Eli da radę się obronić. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym razem... Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie. Dalej, uciekaj. Sam? Trzymaj się Joela. Henry, musimy kurwa uciekać. A ty go pilnuj! Idź! Henry? Spoko, tylko 3, 4, 5. Dadzą radę. A my będziemy mieć pewnie większą armię na karku. Wszystko będzie dobrze. Tak, 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 wszystko będzie dobrze. Nigdy nie jest dobrze. Jak tak się mówi. Może wymienię... Nie, no dobra, zostawię sobie tę broń. Zobaczę, jak się z tego obrzyna klepie. Bardzo mi się podoba, że jest ciemno jak cholera. O, śrubki. Nieważne, że ciężka sytuacja, ale są śrubki. Jak są śrubki, to jest okej. O, nawet mam na maksa broni. Czyli zachęcają, żeby z koktajla chyba korzystać. Okej, tylko szkoda, że nie mam żadnego kamienia, żeby rzucić, bo zużyłem. Słychać, ale nie widać. Nie, widać. Coś tam śmignęło. Dobra, wyłączmy latarkę, bo ja to nigdy nie wiem, czy oni mnie słyszą, widzą. Proszę bardzo, tam jakiś kolega się kitra. Podoba mi się... A kurde, pamiętam to. O nie. O nie. Ile ja się tu naginę. To będzie po prostu historia. Widziałeś? Tak, widzę. Trzymaj się z tyłu i rób to, co ja. Okej. Nie wiem, co masz robić. Ale czuję, że zginiemy młodo. Szkoda, że łuku nie mam. No dobra, zaczynajmy tą zabawę. No dobra, biegną chłopaki. Czego by tu używać? Tego się nie da na cicho przejść. O kurwa, nie trafiłem. Brawo. Ok,
Okej, okay. Czy nie okej? Okay? Człowieku, men, rób mi to. Polecam wszystkie noże, no ale cóż. Teraz pytanie. Ja zasadniczo to i tak mogę potem pozbierać, jak nie użyję. Weźmy tak. Może tak. Przeładuj. Pamiętając, że tu chyba coś zostawiliśmy. Żebyśmy się sami nie spindolili. W pułapkę. I co, one się tak chowają? Za rogiem? Serio? Fajna zabawa. Okej, wychyl łepek. Takiś ten. Wyższy ten, wyższa forma, że oni się tak chowają. Najlepsze, żeby ty się patrzył na tego, jak ktoś mi z prawej wyjdzie. No chodź. O, on tam jest, nie? O nie. No co za paruwa. Może przejdźmy kawałek. Dobra. Czy nie dobra? Te przeładowywanie broni to mnie... O, dobra, jest tutaj koleś. Że uda mi się go namierzyć. Mam nadzieję. No nie kitrajcie się tak, no. Cały odcinek mi się wejdzie. O, dobra. Wychyli się. No bądź grzeczny. Pokaż się. No zobacz, Joel idzie. Halo. No słodkasiu, no. No ale co za koleś. Ale mnie denerwuje ten. Okej. Albo i nie okej. I jak? Wszystkie pułapki poszły się kochać? Ta. Super. Dla mnie bomba. Przenośnij dosłownie. Dobra, weź mi na tego obrzyna, bo do tego mamy. Dobra, tu mamy nóż, pamiętaj o tym. Tu mamy prochy. Prochy. Dobra, coś idzie. Mam takie wrażenie, że oni nie idą dopóki ten. Ja nie przetnę jakiegoś tego punktu. Co? Wychyli się jeszcze raz? Uwaga! Okej. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to dzieciaki jakieś są. O kurde. Serio? Jakaś amunicja. Się przestraszyłem. Kurde. Serio? Dobre, dobre. To było dobre. To mi się podobało. Udało ci się. Tak? Idziemy dalej. Wszystko okej? Tak.
Nie, ale to jest takie słabe moim zdaniem. Skąd on wie, że już jest koniec? Po co? Przecież ja połowę mapy nie odkryłem jeszcze. Dobra, żeby się w moją bombkę nie wdolić. Chyba, że wszystkie zużyłem. Bój się. No to teraz najbliższa chwila eksploracja. Nie no, zdetonowały chyba wszystko. Cool. Ale przeżyłem, podoba mi się to. Podoba mi się, że nie zginąłem. Cieszę się. Może to ten kwestia właśnie tej wersji, że ma więcej klatek albo coś. Zobaczmy, co tu się działo. Co tu się działo? Nożyczki przydadzą się. Wszystkie bomby zużyłem. Nie da rady? Kurde. Te miny w sumie, to nie bomby. Są fajne. No ale trochę tam mają tych zapasów jeszcze. Jeżdżą, ale tyle puszek leży. Człowieku. W ogóle nie ma zmysłu przetrwania chyba. Tylko śrubki zbiera. A cholera wie, kiedy my tutaj znajdziemy jakiś stół warsztatowy. Tu coś miga? Czy mi się wydaje? Dobra. Dlaczego nie mogę zrobić? Nożyczek nie mam. Aha. Takie buty. No to słabo, bracie, słabo. Nie no, baseball jest fajny, ale... Ale nie. Pytanie, tutaj na prawo, czy tam na lewo? Ale nie chcę pominąć... Kurde, tutaj proch. Czy coś... Tu jest wyjście? Nie, tu jest sypialnia. Te dzieci, co poumierały. Otóż, smuteczek. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. Na to wygląda. Ta. Na pewno. Nie ma przejścia. Lipa taka lipa, bracie. Co nie zmienia sytuacji, że mało surowców tutaj jest. Tam widziałem, że pamiętam o tym nożu z tyłu. Że są jakieś drzwi, które można otworzyć nożem, ale na razie nie widzę. Co dzieciaku? Ta lalka leży. Smutne miejsce, powiem. Tak. Serio? Takie to i to je to mieli? Co to w ogóle jest? Jakieś metro było? Wskazówka. Dobrze, czyli tam mamy wyjście. Ja na razie się nie śpieszę do wyjścia. Chociaż idę w jego kierunku, ale... Rozejrzyj się. Dobra, to chyba jakaś klasa. Tak, tak. Czemu tego nie zabezpieczyli? Nie wiem, chłopcze. Nie zasłużyli na to, co ich spotkało. Nie zasłużyli, nie zasłużyli, to wiem. Dasz radę zepchnąć drabinę? Aha. Myślałem, że to ten. Z Toy Story. Dobra, spychaj drabinę, ale ja i tak jeszcze się wrócę. Chyba
chyba, że nie dane mi będzie się wrócić. Ale tam chyba jeszcze prawej strony nie patrzyłem. Proszę bardzo. Dobra robota. To se stój tam jak kołek. Chociaż nie, tu byłem. Tu byłem, to Nehalik. Jeszcze szybki rzut okiem. Dobra, idziemy. Uzamarudzam troszeczkę. Co tam, drogi kolego, którego imienia nie pamiętam? To Eli? Oho. Chodź. Zaraz może na to wezmę. Serio, spadłeś? Super. To oni. Sam! Tak, obciskujcie się. Sam! Uciekaj! Jestem za dużą! Tak, tak. Eli, odejdź od drzwi! I oni nie umieją ten... klamek przekręcać. Dobra, wchodź, dziewczyno. Dawaj. Czy się przejść się tam? Przeczuwał się! Co zrobił? Dobra, co ty wyprawiasz? Wydostanę nas! To się pośpiesz! Okej. Dobra, bohatersko, biegniemy. Akurat drzwi wytrzymały tyle, ile miały wytrzymać. I to było dobre. Nie za szybko. W sumie uciekam szybciej niż oni. Ale chyba jest okej. Chyba mamy spokój. Tak wygląda. I znowu można pobuszować. Aha, oni chcą się wydostać, a my sobie na spokojnie popatrzymy. Tam gówno, na spokojnie. Oni przylecą to zaraz za mną. Zacięły się! Odsadź mnie! Wejdę przez okno! I tu by się bomby przydały. Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Tak, tak. Byle szybko. Nie zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No idź! Tak, tak, tak. Jaką tu broń wybrać? Może wezmę tak. Pierwszy się rozwali. O, tu coś wygląda, że leży. Halo. Uwaga! Wypadł koleś. Te małpy. Nie wkurzają najbardziej. Okej, dostał. Dobra, jedno jeszcze poszło się walić. Serio? Kurde, szkoda surowcu. Ruchy, ruchy! Za ruchy i w ursuchy, tak? Proszę bardzo, Coca-Cola się na coś przydała. Świeże powietrze. Ty. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Gdzie ta wieża? Już blisko. Chodź, idziemy. Najgorzej, że nóż zużyłem. Wszystko najgorzej. Przeładujmy. Ej, jak się miałeś, młody? Mało brakowało, co? Ta, fajna zabawa. Tak. Tutaj nie mam żadnej tej amunicji, fajnie. Tak. Gra gitara. Tutaj nic nie zrobię, noża nie zrobię, bo nie. Prochów na razie nie używam. Zbieram na... albo na zdrowie, albo na
nasłuchiwanie. No i tyle. Dobra, patrzę, że już mamy 50 minut. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka i zapraszam za 2-3 dni na kolejny z tej serii. Hej.